Cześć, Boże Maria Kupczyk. Czas na informacje dnia. Zapraszam. Minionej doby na granicy polsko-białoruskiej odnotowano 174 próby jej nielegalnego przekroczenia. Migranci rzucali w polskich funkcjonariuszy kamieniami. Na szczęście nikt nie ucierpiał. Od początku roku Straż Graniczna zanotowała ponad 35 tysięcy prób nielegalnego przekroczenia polsko-białoruskiej granicy. Odkąd reżim Aleksandra Łukaszenki wykorzystuje nielegalnych migrantów do wywołania kryzysu w Europie, polscy funkcjonariusze mają pełne ręce roboty. Do minionej doby na granicy polsko-białoruskiej odnotowaliśmy 174 próby jej nielegalnego przekroczenia. Wydanych zostało 66 postanowień o obowiązku opuszczenia terytorium Polski. Mówiła rzecznik Straży Granicznej podporucznik Anna Michalska. Wczoraj doszło do kolejnych prób siłowego sforsowania granicy. Pierwsze około godziny 21 na odcinku ochranianym przez placówkę Straży Granicznej w Białowieży. Tam grupa 50-osobowa zebrała się w pobliżu granicy. Osoby przygotowywały się do nielegalnego przejścia przez granicę. 18 osób forsowało siłowo tą granicę. To nagranie z rejonu Białowieży, które opublikowało Ministerstwo Obrony Narodowej. Migranci rzucali w polskie służby kamieniami oraz innymi niebezpiecznymi przedmiotami. Atak wspierały białoruskie służby. Polskie wojsko i Straż Graniczna udaremniły migrantom nielegalne przejście przez naszą granicę. Na miejscu cały czas pomagają także funkcjonariusze policji. Wczoraj funkcjonariusze polskiej policji zatrzymali 6 osób w związku z pomocnictwem przy nielegalnym przekraczaniu granicy. Zatrzymani to dwaj obywatele Uzbekistanu i obywatele Kazachstanu, Turcji, Sri Lanki i Polski. Kurierzy chcieli przewieźć 23 osoby. Sytuacja na miejscu jest niebezpieczna, stąd nie dziwią takie obrazki. Wybuch radości, łzy szczęścia i ulgi, że tata policjant cały i zdrowy wrócił do domu po kilku tygodniach służby na granicy, czytamy w opisie do filmu udostępnionego przez polską policję. Kryzys na polsko-białoruskiej granicy wciąż jest wykorzystywany przez Białoruś i Rosję do ataku propagandowego na Polskę. Choć wciąż jest niebezpieczny, to jednak powoli traci na sile. Z Mińska odleciał wczoraj kolejny samolot ze 118 nielegalnymi imigrantami z Bliskiego Wschodu, poinformował rzecznik koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn. Te osoby podejmowały próby przedostania się na zachód, ale w związku również z twardą postawą strony polskiej zdecydowały się na powrót do swoich krajów ojczystych. Podobny lot taki jest organizowany w dniu dzisiejszym z lotniska w Mińsku. Również grupa cudzoziemców zostanie odesłana samolotem do swoich krajów ojczystych. Jedno z białoruskich biur podróży, które pomagało w sprowadzaniu nielegalnych migrantów na Białoruś, szuka obecnie chętnych do powrotu do Iraku i Syrii. Taki lot ma być organizowany w najbliższych dniach. Parlament Europejski nie pozwolił na wystąpienie premiera Mateusza Morawieckiego w czasie debaty o kryzysie migracyjnym i działaniach Białorusi. Unijne instytucje do tej pory nie zrobiły za wiele, aby pomóc ustabilizować sytuację. Parlament Europejski debatował dziś na temat kryzysu migracyjnego na wschodnich granicach Unii. To jest atak na nasze wspólne granice europejskie i potępiamy ten atak. Nie pozwolimy białoruskiemu reżimowi, aby nas zastraszył. Mówił przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel. Zamykanie szlaków tranzytowych i nowe propozycje sankcji na białoruski reżim to wszystko, co do tej pory zrobiła Unia Europejska w sprawie kryzysu migracyjnego. Komisja Europejska deklaruje, że zaproponuje umieszczenie na czarnej liście przewoźników zaangażowanych w ułatwienie przemytu lub handlu ludźmi. Jest to cyniczny szantaż, przyniesie odwrotny skutek, bo cała Unia Europejska jednoczy się w solidarności z Polską, Litwą oraz Łotwą. Europa podejmuje działania na czterech polach: wsparcie humanitarne, sankcje przeciwko ludziom i białoruskim instytucjom i sankcje przeciwko przewoźnikom oraz ochrona granic. Te słowa o solidarności przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen kłócą się z zablokowaniem wystąpienia premiera Mateusza Morawieckiego w Parlamencie Europejskim. Stanowisko szefa polskiego rządu przedstawił europoseł Prawa i Sprawiedliwości profesor Ryszard Legutko. Mateusz Morawiecki wskazał 7 kroków, które trzeba wykonać, by ustabilizować sytuację. Na wschodnich granicach Unii Europejskiej, na granicy polsko-białoruskiej, toczy się regularna bitwa o przyszłość Europy. Czas najwyższy, byśmy sobie to uświadomili.
Dlatego polski rząd podkreśla, że nie może być żadnych ustępstw wobec białoruskiego reżimu. Rosja i Białoruś przekroczyły bowiem wszelkie granice i na więcej nie można pozwolić. Po drugie, nic o nas bez nas. Każda próba rozwiązania konfliktu musi bazować na porozumieniu. Każda próba negocjacji z pominięciem niektórych państw to sukces Władimira Putina. Polski rząd zwraca także uwagę na potrzebę solidarności wobec wspólnego zagrożenia. Podkreśla, że trzeba skończyć mówić o sankcjach i zacząć je wprowadzać. Ważne kwestie to także współpraca transatlantycka, wspólna polityka energetyczna, a także solidarność z krajami dotkniętymi neoimperialną polityką Rosji, które nie należą do Unii Europejskiej. Z kolei była premier europoseł Beata Szydło przestrzegała dziś przed sprowadzaniem tego, co dzieje się na wschodnich granicach Unii Europejskiej, do kryzysu humanitarnego. W obliczu tak poważnych kryzysów mówienie o praworządności czy sprowadzenie wojny hybrydowej na wschodniej granicy Unii Europejskiej do kryzysu humanitarnego jest albo wyrazem niezrozumienia, albo też po prostu politycznego zacietrzewienia, które niektóre grupy tutaj od dawna prezentują. Polska i kraje bałtyckie bronią dzisiaj bezpieczeństwa i suwerenności Unii Europejskiej. Na to, co dzieje się na wschodnich granicach, musimy bowiem patrzeć w szerszym kontekście, zwraca uwagę profesor Tomasz Kubin. To nie jest tylko problem humanitarny. Ten aspekt oczywiście jest bardzo istotny, ale musimy też umieć pokazać sprawę jako zagrożenie dla bezpieczeństwa Polski, całego regionu i granicy zewnętrznej Unii Europejskiej. Polska, Litwa, Łotwa i Estonia oczekują dziś konkretów ze strony Unii Europejskiej, podkreślają we wspólnym stanowisku przewodniczący parlamentów tych krajów. Oczekujemy na propozycje Komisji Europejskiej dotyczące dostosowania ram prawnych Unii Europejskiej za pomocą konkretnych środków i odpowiedniego wsparcia finansowego w celu poprawy bezpieczeństwa granic, a tym samym wzmocnienie zewnętrznych granic Unii Europejskiej. Ofensywę dyplomatyczną w sprawie kryzysu migracyjnego cały czas prowadzi premier Mateusz Morawiecki. To z jego inicjatywy zostało zwołane dzisiejsze posiedzenie szefów rządów Grupy Wyszehradzkiej. Premierzy V4 wyrazili dziś pełną solidarność z Polską. Wyrazili też gotowość do wsparcia Polski od strony logistycznej i personalnej. Rozpoczęliśmy bardzo szeroką ofensywę dyplomatyczną, polityczną właśnie wśród krajów Unii Europejskiej, ale także na Bliskim Wschodzie, w Azji Środkowej, po to, żeby z naszymi partnerami z różnych stron świata rozmawiać o łagodzeniu tych napięć i o tym, aby ten kryzys dalej nie eskalował. Dziś szef polskiego rządu spotkał się także w Zagrzebiu z premierem Chorwacji. Z kolei jutro uda się do Paryża na spotkanie z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem. To dobry kierunek działań. Polska powinna maksymalnie umiędzynarodowić ten konflikt, podkreśla profesor Robert Alberski. Dlatego, że wszelkie oddziaływania czy naciski polityczne na Łukaszenkę, który no, w jakimś sensie ten kryzys napędza, on go stworzył i on decyduje o jego dynamice, zawsze będą bardziej skuteczne, jeżeli ten nacisk polityczny będzie wywierać nie tylko Polska, czy powiedzmy Polska i kraje nadbałtyckie, ale no, im więcej tych państw, które się do tego przyłączą, tym lepiej. Kryzys migracyjny wywołany przez reżim Aleksandra Łukaszenki to dziś ogromne wyzwanie dla całej Unii Europejskiej. Wyzwanie, któremu Unia sprosta pod warunkiem, że będzie solidarna. Parlament Europejski przyjął wspólną reformę polityki rolnej. Ma ona kształtować rolnictwo na Starym Kontynencie do 2027 roku. Rolnicy mają obawy związane z zapisami dotyczącymi wymagań związanych z polityką klimatyczną. Nowe przepisy mają promować małe i średnie gospodarstwa, szczególnie te ekologiczne. Negocjacje trwały ponad 3 lata. To bardzo ważny krok, mówi komisarz do spraw rolnictwa Janusz Wojciechowski. Dzięki nowemu kompromisowi będziemy nadal prowadzić politykę zorientowaną na rynek i dobrze zgodną z celami Zielonego Ładu i od pola do stołu. Realizacja unijnej polityki musi uwzględniać wszystkie czynniki ryzyka związane m.in. z Brexitem, pandemią czy wzrostem cen energii, wskazywał poseł do Parlamentu Europejskiego Zbigniew Kuźmiuk.
Musimy także pamiętać, że ostatecznym celem zreformowanej WPR powinno być zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego Unii Europejskiej, stabilność rynków rolnych oraz zapewnienie rentowności europejskich gospodarstw, zwłaszcza tych małych i średnich o charakterze rodzinnym. W latach 2023-2027 do polskiego rolnictwa trafi około 37,5 miliarda euro unijnych środków. Polska uzyskała możliwość elastycznego wykorzystania części pieniędzy, co pozwoli na zwiększenie dopłat bezpośrednich dla niektórych rolników, wskazuje wicepremier i minister rolnictwa Henryk Kowalczyk. Te przesunięcia powodują, że gospodarstwa do 50 hektarów będą otrzymywać odrobinę więcej niż średnia europejska. To jest ta dobra wiadomość, oczywiście przy również uzupełnieniu środkami, płatności środkami krajowymi. Założenia wspólnej polityki rolnej niosą też zagrożenia, na które wskazują rolnicy, mówi Wojciech Kniaziuk z Lubelskiej Izby Rolniczej. W zakresie hodowli zwierząt czy dobrostanu zwierząt, gdzie rolnicy, godząc się na te przepisy, które są proponowane w tymże planie strategicznym, mogą ponosić straty. I jest to dostosowane do poszczególnego profilu gospodarstwa. 25% środków ze wspólnej polityki rolnej będzie kierowanych na cele klimatyczne i rolnictwo ekologiczne. Równocześnie na rolników zostaną nałożone nowe, kosztowne obowiązki związane z polityką klimatyczną. 13 grudnia w Brukseli przeciwko tym zmianom odbędzie się protest. To, czego brakuje, to prawdziwa polityka klimatyczna, która zapewniałaby rolnikom przyzwoity, rozsądny i zrównoważony dochód. Wicepremier Henryk Kowalczyk przekonuje, że rozwiązania mogą być jednak szansą dla polskich rolników. Popatrzmy na to trochę inaczej. Popatrzmy też na, nie na jako koszty, ryzyko czy zagrożenia, ale też popatrzmy na to jako szansa. Gospodarze w Polsce cały czas zmagają się jednak z bieżącymi problemami. Wraz ze wzrostem cen gazu poszybowały ceny nawozów sztucznych. Prezes Grupy Azoty Tomasz Hinc nie ukrywa, że wiosną nie będzie lepiej. Może dojść do sytuacji takiej, w której będą pieniądze, ale po prostu z uwagi na to, że na rynek polski nie dojadą nawozy z zewnątrz, to nawet przy naszej 100% produkcji rolnik może nie kupić nawozu, dlatego teraz tak ważne jest, żeby systematycznie kupować nawozy. Rząd próbuje pomóc rolnikom, ale w tym roku nie możemy już wprowadzić dopłat do zakupu nawozów, mówi wiceminister rolnictwa Anna Gębicka. Minister wnioskował o podjęcie przez Komisję Europejską działań, które ustabilizują bądź częściowo zrekompensują wysokie koszty nawozów, tym samym stabilizując ceny żywności. Dobra wiadomość jest dla rolników, którzy ponieśli straty związane z rozprzestrzenianiem się afrykańskiego pomoru świń. Do końca miesiąca zostaną wypłacone odszkodowania, poinformował po spotkaniu z ministrem rolnictwa Sławomir Izdebski z OPZZ Rolników i Organizacji Rolniczych. Rolnicy takie odszkodowania dostaną, natomiast jeżeli są tacy rolnicy, o których my nie wiemy, to proszę jeszcze raz, żeby się ci rolnicy do nas zgłaszali. Każdy rolnik dostanie pomoc. Do końca tygodnia ma być też przedstawiony program odstrzału dzików w tym sezonie. Trwają wielomiliardowe inwestycje w gospodarce morskiej. To ważne działania, bo jak podkreśla polski rząd, przemysł morski jest wielką szansą całej polskiej gospodarki. Polska gospodarka morska przez lata była marginalizowana. Był czas, że pewne środowiska chciały ją całkowicie zniszczyć. Nasz przemysł stoczniowy, okrętowy, portowy walczył po 1989 roku z nie zawsze przemyślaną transformacją o przetrwanie. Na szczęście byli ludzie, byli pracownicy, byli stoczniowcy i byli politycy, którzy wierzyli w przemysł morski, przemysł okrętowy, przemysł stoczniowy, przemysł portowy, w polskie porty. Podkreśla premier Mateusz Morawiecki. W obronę polskich stoczni zaangażowało się też Radio Maryja. Mam na myśli oczywiście Społeczny Komitet Ratowania Stoczni Przemysłu Okrętowego, gdzie tylko i wyłącznie mogliśmy przedstawiać i rozpocząć wojnę właśnie na antenie Radia Maryja. No później oczywiście też i w telewizji Trwam. A on się zaczyna powoli realizować i to wszystko się jakoś ładnie pozamykało. Pozamykało się i tutaj też muszę na tej antenie bardzo serdecznie podziękować temu, który wziął cały ciężar na swoje plecy i tak wiele batów otrzymał,
ojcu Tadeuszowi Rydzykowi, że dopuścił nas w tym bardzo trudnym okresie, że mogliśmy to dzieło kontynuować. Daj Panie Boże, aleluja i do przodu. Przemysł okrętowy musi być jednym z ważniejszych filarów gospodarki narodowej, podkreśla kapitan żeglugi wielkiej inżynier Zbigniew Sulatycki. Stąd tak ważne są działania obecnego rządu w tym zakresie. Ostatnie lata znaczą drogę dynamicznego rozwoju. Dynamicznego rozwoju zarówno polskich portów, ale też całej gospodarki morskiej. Rząd, jak podkreśla wiceminister infrastruktury i pełnomocnik rządu do spraw gospodarki wodą oraz inwestycji w gospodarce morskiej i wodnej Marek Grubarczyk, ma wiele inicjatyw i przeznaczył ogromne środki w rozwój gospodarki morskiej. To jest przede wszystkim rozbudowa terminala DCT, który za chwilę osiągnie 5 milionów TEU. To mamy rozbudowę portu w Gdynia, rozbudowę i budowę terminala kontenerowego w Świnoujściu. Mamy środki związane z poprawą dostępności od strony lądu, a więc budowa układów drogowych, kolejowych i z drugiej strony środki, które przeznaczamy na dostęp od strony morza. Dzisiaj stajemy się ogromnym hubem, o czym świadczy chociażby wzrost przeładunków w polskich portach. Pomimo pandemii utrzymaliśmy wynik ponad 100 milionów ton przeładowanych towarów, a jestem przekonany, że w tym roku znacznie go przekroczymy. Te działania i inwestycje są bardzo ważne. Gospodarka morska może stać się bowiem kołem zamachowym polskiej gospodarki. Prezydent Andrzej Duda podpisał w Poznaniu ustawę o ustanowieniu nowego święta państwowego, Narodowego Dnia Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego. Narodowy Dzień Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego od tego roku wpisze się do oficjalnego kalendarza Rzeczypospolitej. Święto będzie przypadać 27 grudnia, czyli w rocznicę wybuchu Powstania Wielkopolskiego z 1918 roku, zaznacza prezydent Andrzej Duda. To jest pewien akt takiej swoistej, dziejowej, może to bardzo wielkie słowo, ale po prostu sprawiedliwości wobec Powstania Wielkopolskiego jako niesłychanie ważnego czynu zbrojnego tamtego czasu, stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Prezydent podkreślił, że prawdziwa Polska ukształtowała się w swoich zasadniczych zrębach, kiedy miasto Poznań i Gniezno stały się częścią odradzającej się Rzeczypospolitej. Ostateczne zwycięstwo Wielkopolan przypieczętował podpisany 28 czerwca 1919 roku traktat wersalski, dzięki któremu do Polski powróciła prawie cała Wielkopolska, mówi historyk Piotr Boroń. Powstanie Wielkopolskie rozszerzyło granice odradzającej się Polski na zachód. Dzięki Powstaniu Wielkopolskiemu spora część zaboru pruskiego powróciła do Polski. Oznaczało to, że Polska się odbudowuje. Zwycięstwo w dużym stopniu zadecydowało o kształcie zachodniej granicy II Rzeczpospolitej. Dokonania przodków to chluba Wielkopolan, mówi Zbigniew Czerwiński, którego rodzina walczyła w tym patriotycznym zrywie. Powinniśmy się tym chwalić, powinniśmy także mówić o tym, że następnie ta Armia Wielkopolska walczyła o polski Lwów i walczyła w wojnie polsko-bolszewickiej. Także mój pradziadek przeszedł cały szlak bojowy. Armia Wielkopolska liczyła około 100 tysięcy żołnierzy. To oznacza, że przynajmniej 1/3 Wielkopolan ma bezpośrednich przodków, którzy walczyli w powstaniu. Święto 27 grudnia nie będzie dniem wolnym od pracy. To były informacje dnia. Dziękuję Państwu za uwagę. Z Panem Bogiem.